Czołem, z tej strony AGU. Zabierzemy Was dzisiaj do opuszczonego pałacu, na który natknęliśmy się przypadkiem, wracając z naszej poprzedniej eksploracji z opuszczonego szpitala. Także na temat tego budynku nie wiemy praktycznie, no nic nie wiemy, oprócz tego, że jest to pałac. Dlatego potem w naszym studiu dorobimy dogrywki na temat tego, co tutaj się mieściło. Powiemy troszkę o historii, jak się dowiemy. A dzisiaj zrobimy sobie taki spontaniczny urbex. Zobaczymy, czy w środku coś zostało. Spróbujemy wejść przez frontowe drzwi. Chociaż musimy uważać, bo pałacyk znajduje się obok domów i kręcą się tam ludzie. O, ale z tego co widzę, może być ciężko. O! Bażanty, zawał murowany. Tu chyba było główne wejście, ale jest całe zawalone. No nic, spróbujemy. O, da się tędy wejść, ale zobaczcie, tu była chyba główna fasada, bo jest tu podwyższony podjazd, tak, tu był podjazd, zobacz, tu był podjazd, tu podjeżdżały te dorożki i tak dalej i tu było główne wejście. Znaczy powozy i tak dalej. Zobaczcie, fasada główna jest cała zawalona, także do góry nawet nie ma co wchodzić. Ty zobacz, co tam jest do góry? To jest komin? Tam takie duże metalowe. Widzisz? Ale widzisz to? No, myślałem, że to kanapa. Dobra, zobaczymy, co jest w środku. No, ale obawiam się, że to będzie kolejny pustostan. O, poświecimy trochę. Nic tu nie ma. To chyba jest tapeta? Czy nie? To jest malowane wałkiem. Jak za komuny. Uważaj na podłogi. No zobacz, tu jest zerwana. Więc może najpierw ja pójdę. Ugina się. Fizyk, fizyk. Ona się cała ugina. Tu, zobacz. No, spróbuj. Dobra, idę za tobą. Nic tutaj nie ma. Jak myślisz, co to było? Okno za? Co tutaj było? Nie, to była chyba półka, zobacz, tak. Regał, tu były półki. A to jest wyjście główne, którym przyszliśmy. Tu była łazienka, to są kafle. Zawalony strop, więc nie ma nawet co się ładować. O, ale są schody. I zejście do piwnicy. I drzwi jak w Titaniku. Co to jest? Tam są główne drzwi. Tędy przyszliśmy. No nie, znowu wszystko rozkazione. Są nawet nie ma kontaktów. Kable. Wszystko rozszablowane. Ale pozostałość jeszcze po oryginalnej podłodze. Klepka. Nie, nic tu nie ma. Nic ciekawego tutaj nie ma. Ale za to ciekawostka. Z tyłu za pałacem jest coś jakby krypta. Więc pójdziemy potem tam zobaczyć. Pójdziemy sobie teraz zobaczyć na piętro. Wow, ale piękne schody. Drewniane jeszcze. Miejmy nadzieję, że dostaniemy się na piętro. Dziwne. Komórka pod schodami. Tu mieszkał Harry Potter. O, podłoga zarwana.
wszystko się ugina. Ale piękny stary kominek. Zobaczcie. Jakieś godło. Może potem w domu, jak zrobię research, to poszukam, czy należy tu do jakiegoś rodu właścicieli tego zamku, czy też bardziej nowocześniejsze dzieło. Ale to zobaczcie, portale w drzwiach. Na podłodze wszędzie szkła. Tu jest niebezpiecznie, tu chodzić nie będę. Zobaczcie, że ściana jest nawet wygięta. Więc tu nie będę ryzykował. Tym bardziej, że nic tam nie ma. Szkoda tylko, że nie mam zbliżenia na tą poręcz przy zdobionym balkonie. Spróbujmy wejść do góry. Schody wydają się stabilne. Poręcz już mniej. Pusto i zawalone. No co to by było na tyle? Nic tutaj nie ma. Nie no, słaby. Taki średni urbex bym powiedział, tak średnio. Pójdziemy do piwnicy. Robi się coraz zimniej. O. Tutaj nic. Zawalone. O, jeszcze głębiej. No tędy mogliśmy też wejść. No to tędy sobie potem wyjdziemy. Dobra. Pójdziemy zobaczyć, co jest w piwnicy. Piwnica jest bardzo niska. Jakieś 1,50 m. Nie, w przesadzie. No, z 2 metry będzie. A co to taki? Wow. No tego się nie spodziewałem. Gruby, tu jest jakby winiarnia. Schowki na wina wszędzie. I widzę nawet parę butelek. Fajnie ktoś sobie porobił. Wow, pokażę wam, czekajcie. Wszędzie na wina porobiona. To wygląda jak drenaże, które widzieliśmy kiedyś. Pamiętasz te cegielnie opuszczone, w której byliśmy? Pamiętasz? Diabole? Nie znam tego szczepu. Vermun. San Maria. Idziemy zobaczyć, co jest w innej części piwnicy. A to jakby piwnica opadała w dół. Jest większa wilgoć. Piec. No proszę. Więc to była kotłownia. Mamy tutaj piec. Dość pokaźnych rozmiarów. A jeszcze węgiel w środku jest i popiół. No, tu chyba szła rura, bo jest opalone. Czyli to była kotłownia. Zostawiam jeszcze pomieszczenie na prawo. No, pusto. To były pewnie jakieś schowki. O, proszę. A tu chyba boiler na ciepłą wodę. Znaczy, no ogólnie na wodę. Aż dziwne, że tego nie wytargali na złom. Oj, to wszystko w tej piwnicy.
Ogólnie, jak na spontaniczny urbex, to dość słabo. Z zewnątrz willa robi wrażenie, pomimo tego, że dach jest zawalony, ale w środku nie ma tu absolutnie nic. Nie ma nic. Może jak przejdziemy do domu, dowiemy się czegoś interesującego o tym miejscu. Zmierzamy teraz do tej krypty, o której mówiliśmy wam na początku. Zobaczymy, co to jest, ale jest tam... O, ciemno. Gdzie poświecimy sobie. Co tu może... Wbijamy? Ok, jesteśmy w środku tego budynku. Ale co to mogłoby być? Nie mam pojęcia, to jest jakiś hak. A może to była chłodnia? Może tu nadal były te kostki, nie kostki lodu. Sztaby lodu, czy jak to się tam nazywało fachowo. A tutaj wyszło, nie wiem, mięso. No to chyba była chłodnia. Teraz jest to tylko syf. Szkoda, bo przez chwilę myślałem, że będzie tutaj, nie wiem, jakieś mogiły będą, albo to jakieś mauzoleum rodzinne. I ostatni rzut oka na opuszczony pałacyk. Za wiele tutaj nie było. Szczerze, to nic tutaj nie było. Wszystko było albo zawalone, albo rozkradzione. No tak mówiliśmy, przejdziemy do domu, do naszego studia. I postaramy się przeczytać co nieco o tym budynku. Dodamy to potem do filmiku. A na dzisiaj to wszystko. No i... No nie będziemy się powtarzać, że chcielibyśmy lajki i tak dalej. Bo wiecie, co trzeba robić. Subskrybujcie, lajkujcie. No i tymczasem. I donate i tak dalej. Dzięki za uwagę. Tymczasem.